Rabodnika na temat zaćmienia jeszcze. Tytuł: Zaćmienie 20 kwietnia. Życie rozdaje nieoczekiwane karty. Kochani, w czasie zaćmienia słońca w naszym życiu często pojawiają się konsekwencje przeszłych działań i reakcji. Sposób w jaki sobie radzimy ze swoimi emocjami i uczuciami, jak reagujemy na emocje innych ludzi, historie, które opowiadamy sobie o naszym istnieniu, wszystko to ma konsekwencje, które mogą się jaskrawo wyrazić zaćmieniem słońca. Jeśli odkryjemy nieoczekiwane wstrząsy, to szczera refleksja może ujawnić naszą rolę w bieżących wydarzeniach jakkolwiek przypadkowymi i niekontrolowanymi by się one nam nie wydawały. Identyfikacja konsekwencji przeszłych działań i zaniechań jest bardzo pomocna w przejściu do głębszej mądrości, pozwalając nam na przejawienie pokory, a nie rozpaczy wobec zachodzących u nas sprawdzianów życiowych przypominając, że wszystko, co czynimy, ma swoje konsekwencje, z których wiele jest poza naszym rozumieniem. Podczas gdy życie rozdaje nieoczekiwane karty i czasami jesteśmy oszołomieni, to możliwość prześledzenia naszych własnych kroków pozwala na podsumowanie i powrót na właściwe miejsce. Jednak w tym czasie możemy ulec pokusie wpadnięcia w mentalność ofiary, Przekonania, że jesteśmy karani, że ktoś traktuje nas niesprawiedliwie lub że nie jesteśmy w stanie zmienić własnego życia. Ale ofiarami jesteśmy tylko wtedy, kiedy pozwalamy czemuś lub komuś dyktować nasz stan umysłu i serca, zamiast iść w górę, nawet w obliczu najmocniejszych doświadczeń życiowych, w obliczu najmocniejszych egzaminów życiowych. Aby to uczynić, trzeba zrozumieć, jak działa nasz umysł i serce, co wyzwala w nas rozpacz lub beznadziejność, złość lub zamieszanie. W tej chwili nie ma czasu na czekanie, kiedy uczucia się zmienią same z siebie. Musimy stać się panami swojego losu i przewodnikami niezbędnych zmian. W ciemności zaćmienia słońca musicie zachować środek i stać twardo, pozwalając wszystkiemu, co się dzieje, wyrażać swoją mądrość. Podobnie jak światło słoneczne za chmurami, tak nasza zdolność do podejmowania skutecznych działań może wydawać się zablokowana podczas zaćmienia, bo zaćmienia formują zdarzenia i emocje według swoich, często trudnych do zrozumienia priorytetów, dodając nowe doświadczenia do naszej linii czasowej. No i tu stała formuła wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Dołączam się do tego podziękowania.